Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Ochrona mienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Od poziomu przygotowania pracowników ochrony bezpośrednio uzależnione jest bezpieczeństwo ludzi oraz mienia. Ważne jest przestrzeganie przepisów prawa oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i pogłębianie zdobytej wiedzy. Istotnym elementem pracy w służbach ochrony jest znajomość zakresu obowiązków wynikających z obejmowanego stanowiska, ponieważ przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez pracownika ochrony skutkować może karą pozbawienia wolności do lat 5. Zapoznaj się z zadaniami, które powinny wykonywać osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach. Do zadań szefa ochrony należy opracowanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej, organizowanie ochrony jednostki, planowanie zadań dla podległych pracowników ochrony, kierowanie oddziałem, sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony, prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami ochrony oraz dokumentowanie tych czynności, podejmowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia form i metod ochrony jednostki, dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki, informowanie kierownika jednostki o stanie zagrożeń i ochrony jednostki, sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni i amunicji oraz ich ewidencjonowaniem, udział w naborze pracowników ochrony. Zastępca szefa ochrony wykonuje zadania szefa ochrony podczas jego nieobecności. Wykonuje zadania zgodnie z podziałem pracy ustalonym przez szefa ochrony. Kieruje pododdziałem, wykonuje polecenia szefa ochrony. Dowódca zmiany organizuje wykonywanie zadań przez pracowników podległej zmiany zgodnie z dokumentacją ochronną. Dokonuje obchodów jednostki oraz instruuje i kontroluje wykonanie zadań przez pracowników ochrony. Przeprowadza interwencje w związku z zaistniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jednostki. Wydaje z magazynu broń, amunicję i środki przymusu bezpośredniego. Wykonuje polecenia przełożonych służbowych. W przypadku bezzmianowej organizacji ochrony jednostki, czynności należące do zakresu działania dowódcy zmiany wykonuje szef ochrony lub zastępca szefa ochrony. Zadania starszego wartownika konwojenta, wartownika konwojenta oraz młodszego wartownika konwojenta. Utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia przydzielonej broni, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia. Wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej. Wykonywanie poleceń przełożonych służbowych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.